A ten Jean-Claude Van Damme z nami gra? Tak, chyba z nami gra, albo nie gra, bo nie wcisnął. Gotowy, w każdym razie my się z wami witamy, z tej strony Czesław i Afgan. Siema, no. I gramy w Killing Flora, czyli... Tak, mały odwyk od FIFA i Don't Starve w moim przypadku, a w przypadku Afgana od Modern Warfare. Tak? 3. Tak, Modern Warfare 3. W końcu ileś można grać w tą grę, teraz będziemy znowu mordować małe zombiaki. Tak jest, kiedyś jeżeli byliście ze mną od naprawdę, naprawdę początku, kiedyś prezentowaliśmy z Afganem i z Jokerem świąteczną edycję tej gry. O ty w mordę, biega z nami laska. I laska to jest z nami laska biega? Z Residenta. O proszę, jaka ładna. No w sumie nie ładna, bo nie ma oczu. Dobra, widzę, że z nożem oczy, biega. Jakieś okulary bardzo. Biega z nożem, ogólnie Killing Floor jest survival horrorem? Czy to jest horror? Nie wiem. Chodzisz, strzelasz, a tam jakieś zombiaki biegą. Tak, coś, znaczy, na, nie zombiaki, coś na wzór Left 4 Dead, tylko troszeczkę dla mnie przynajmniej lepsze, w lepszym wydaniu. Nie wiem, jak dla ciebie, Afgan. Mordowanie i szerzenie śmierci jest czymś, co zawsze lubię, tak? Tak, Afgan lubi mordować. O, widzicie, spowolnienie gry. Zazwyczaj włącza Szkoda, się... Szkoda, żeśmy się nie wstrzelili w... Co? Promocję, tak zwaną. Tak, była promocja na gierkę. Z okazji Halloween. Ale chyba Chodź dalej to... na tym, na stronie cdp.pl macie zadyszkę Killing Flora. A jak nie ma dalej tej promocji, no to chyba 20 zł kosztuje, to naprawdę nie jest dużo za ten tytuł. Ja kupiłem, nie żałuję. Afgan z Jokerem już dawno kupili. A już co, już te chyba za piechę, ale to na Allegro wtedy musicie poszukać. Tak, na pewno coś znajdziecie na Allegro, jak nie na jakichś stronach, to i na właśnie portalach aukcyjnych. Typu Allegro? Na przykład. Ale ich tu jest. No, amunicja mi się skończyła. No ale dobra, tu się skończyli. O, widzicie, nawet mamy tutaj takie smaczki graficzne, jak latające kartki papieru. Ja, no rzeczywiście, tym można się zachwycać. Tak, można. Pamiętam... To nic, że przed chwilą komuś odstrzeliłem głowę, a ta rozbryzła się na 40 różnych pewnie, stron, ale to, kartki są fajniejsze. Pewnie, że są fajniejsze. Pamiętam, jak przy GTA 4, przy premierze się jarałem tym. A, skończyła mi się amunicja. Jeszcze dwójka. Gruby mi zniknął. Dostał heada. I sklepikarz. Tak, zobaczmy, jak mi idzie. No tylko 15 zabitych, gdzie Ciekawe, Rabbit czy na święta będzie ten, zmiana oponentów. No też jestem ciekaw. Na świętego Mikołaja. Czy ja mam berserkerem? Nie mam zielonego pojęcia, ale wyglądasz... Nie, na strzelce. Na szczęście. Strzelcem biegasz. Wyborowy. Kupię Magnuma. Do tego nie kupię kamizelki, bo mnie nie stać, ale uzupełnię amunicję. Skąd ja tyle pieniądzorów mam? A to daj trochę, jak masz tak dużo. A nie, ja sobie wydam na karabin dźwigowy, co myślisz, że już, tak? Będę rozmawiał na lewo tak. i prawo. Mamy po swojej stronie Murosakiego i Zanga Ao. Murosaki? Tak, Murosaki to jest ta laska z Residenta. A. Znaczy tak tutaj się nazywa w grze. Nie pamiętam. A ja przeczytałem Murarski, mówię. Murarski. Mówię, o co tutaj Murarski. Chodzi? Coś Idziemy nie ktoś nią. Mi po Bambuko robi chyba. Idziemy za nią, bo widać, o tutaj, niestety ktoś nie przeżył. Z nami idzie jakiś członk klana. To właśnie jest. Ogólnie mapa chyba jest z Residenta, którego. Ja nie mam zielonego pojęcia, ja wiem, że w tej mapie... Nazywa się Biohazard, ta w Azji. To chyba Biohazard. Biohazard, tak. A walić ten angielski. Tak jest, a w Azji, no jakby na to nie patrzeć, właśnie pod tym tytułem gra. W Azji to się nazywa... Biohazard! Biohazard! O, idę. Ale tu jest miśku. Pomóc ci, czy po... Nie, ja nie, sobie popatrzę. Co tu po mnie idzie ten, gruby. Grubaś. Bierz grubasa. Kurczę. Jak ja nie lubię, jak mi się tak... Kupiłeś karabin dźwigowy, czemu z niego nie korzystasz? Normalnych... Co mówisz? Czy kupiłeś strzelbę, czemu z niej nie korzystasz? Bo mam tylko 10 naboi i dobrze jest, wow, jest wow, wow, wow. mało ludzi. Idzie fajerwerek. Murarski przybieg. O, zaraz ginę i tyle z tego będzie. Przeskaku. Chciał mnie uderzyć, ale nie zdążył, bo się przewrócił. Jaram się cały czas, co jest? No bo cię podpalił. Ale to wcześniej, czemu ja się tam jo, mnie, matko boska, o, widzę, że ktoś mnie uleczył, bo grze... Uciekajmy stąd. Tak, też tak myślę. No i ty zostałeś sam. Uciekajmy stąd, a sam został. Ale się rozpadził. Widziałem, pięknie. W którą stronę wy uciekacie. Ale... A te świerszcze mnie denerwują. O, znowu mnie tutaj. To chyba raczej są pająki, ale one wydają odgłos świerszczy. Może świetlików. A, nie wiem. A jakie odgłosy wydają świetliki? Nie wiem. A widzisz, cwaniak. A
ja kiedyś widziałem jednego śpiewaka, no tym to mówię. Co ty masz za jakąś imprezę rozkręciłeś? A widzisz. No kurde, ty umrze granaty, bo się napatoczyłem, bym dostał i... Hop! O kurde, nie trafiłem. Jakieś 2 albo 3 dni wcześniej, już teraz to do końca nie ogarniam, ale gdzieś jakiś czas temu była... inne modele oponentów były. Tak, były specjalny taki event na Halloween. Ja mam problem z językiem polskim. Na Halloween, nie Halloween. Halloween i oponenci byli zmienieni na... Ja ładnie to, jak powiem, że wsioki, ale... No na takich wieśniaczków lekkich. Takich typowych wieśniaków amerykańskich, z podartymi koszulami, co przed chwilą z jakiegoś baru wyszli. Tutaj jakieś energetyki sprzedają, można sobie dokopać. Masz trochę kasy dla mnie? Nie, mam nic dla ciebie, nawet kasy ci. Ja bym granaty sobie kupiło, dzięki. Ktoś ci dał. Widzę właśnie, chyba podsłuchał. Fajne są te pieniądze, tutaj zdjęcie królowej jest. Gdzie? No nie widzi, bo są funty. Aha, no tak. Zdjęcie królowej w sklepie jest. O, ktoś do nas dołączył, jakiś... fala. Robimy falę dla niego. O, fala. O. Ty sobie zapierdala. No dobra, ty. No widzę, a ej, Czesiek, co ty masz? Co, Magnuma mam. A co mam mieć? Ja mam 9 i karabin dźwigowy. O, tutaj ktoś zaspawał. No i bardzo pięknie, bo można również spawać drzwi. I można się zamknąć w jednym pomieszczeniu, a potem jak wejdą ze wszystkich 4 różnych stron, no, to... No, jednym słowem... O, niewidzialne dziwki. Widzę, że przejąłeś moją nazwę. Tak, niewidzialne dziwki. O, tam i fajerwerek tutaj do fali idzie. Fala ma trochę słabo, bo dołączył do nas, a my mamy tutaj 3. Falę. Tak. Cały czas fale otwieramy. O. Gryzą mnie, gryzą. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię, widzę Murarskiego. Dobra, już, uciekłem. A bo ta niewidzialna dziwka mnie goni. One są... O, widzisz, widziałeś? Ja go rozwaliłem. Uważaj, bo tu z góry też idą, widzę, że nikt nie pilnuje. No ja tutaj staram się ogarniać. Tak! Co tu się dzieje? O, Murarski te. Murarski to się pcha. Trochę słabo idzie tutaj ogarnąć. Murarski, no przyjęło się, u mnie to się przyjęło. Kurde, znikają, nie wiem czy mam lekkie lagi czy co, ale mi znikają oponenci tak. Coś mi znikło, przed chwilą strzelałem do grubego, gruby stał i znikł. O nie, idzie szlafrok. I ciach, headshot. A te zwolnienia są wtedy, kiedy jeden z naszych sojuszników odstrzeli głowę. Nie zawsze tak, się włączają, czasem... ale dla wszystkich. Tak, i czasami mogą się włączyć na przykład 4 razy pod nią. Tak, i bywały. A czasami mogą się włączyć w ogóle, nie mogą się nie włączyć. Tak, go gonią, ty w plecy go gryzie, ty bije go tą wielką laską, czy co to jest. Wielką lagą. Wielką lagą, a fajnie wyglądało, jak się biły ten. Co by biło? Gryzą. Gryzą cię, widzę. I nawet fajerwerek idzie do ciebie. Widzę, strzelam w głowę, ale nie wiem, czy cokolwiek tutaj strzelę. Wiesz, że ktoś granaty rzucił, na szczęście nie zadziałały na moją osobę. To jest trochę chusteczkowe miejsce, ja nie wiem czemu my ciągle na nim tutaj... Czemu chusteczkowe? No bo zobacz co się dzieje, ze wszystkich stron nas atakują. I jeszcze te drzwi, gdyby te drzwi były zaspawa. Tu by się dziwne rzeczy działy. A, padł jeden, padł drugi. Jeszcze jeden został, jeszcze jeden. No to można już iść do handlarza tak naprawdę. No nie ma tutaj sensu. Tu jest rozwiązanie niczym z CS-a, wyciągamy nóż, biegniemy szybciej. Tak jest, właśnie wam to obrazuję w tym momencie. Skocz do handlarza, no tu skaczę. Muszę was na chwilę przeprosić. Wyszedł sobie, jak on mógł sobie wyjść tak po prostu. Tak, wszyscy sobie tutaj przyszli, a nikt go nie zlikwidował, więc ja sobie pójdę i poszukam. A idzie. Jestem jak zwykle, psy mi nie dają żyć. No, przerąbane masz z tymi psami. No, przyznam szczerze, pewnie je teraz słyszycie w tle. Dobra, uzupełniam amunicję. Okej, i teraz już można zbierać na lepszą pukawkę. O, teraz to na pewno słychać. O, teraz słyszałem, tak, to mogę. To na pewno przyszedł to... jeden z domowników i się cieszą jak wariaty. A to tak jak każdy z psów. Ej, zostawiliście mnie tu samego? No, a co ty myślisz? Kamy ze wsi. Ja bym zamknął te drzwi, ale widzę, nie da się ich zamknąć. No ciężko, żeby się zamknął, bo to są jakieś... Zielgachny. O, drabinka, też nie można wejść.
Do dupy ta gra jest. A gdzie chcesz wejść? Na półkę i tam się schować? Powód, dlaczego nie grajcie w tą grę. Nie można wejść po drabinkach. O matko boska, no rzeczywiście nie można wejść. O jak ta gra jest słaba. Tak, zhejtuję ją. O tych drzwi też tam przecież nie można. Nie można drzwi zamykać, nie można wejść na drabinie, nie można... Nie można rozwalać otoczenia, no zobaczcie, no nie strzela mi nic. Nie można wejść na wybuchające beczki. Beczka. Gąciarz. Zostaw go w spokoju. Okej. Tu się bronimy, widzę. Caution. Radiation area. Tu się na razie nic nie dzieje, ale pewnie zaraz zacznie. Radiation area, co ja czytam? Respekt. O, idą. Te pająki, pajęczaki. No na fale też idą, tylko że fala jak zwykle jest ślepy i nie widzi, że tutaj idą te niewidzialne. Niewidzialne suki! Mi tam się najbardziej tak podobał świąteczny wystrój. No nie, Mikołaje, bałwanki, Mikołaje, bałwanki, reniferki. Ciasteczkowi ludzie, ludki, ciasteczkowe ludki, choinki. Ktoś cię gryzie. Idę do ciebie, bo widzę, że tutaj nie dajecie rady, a tam... Dajemy radę. Nie bój się. No dobra, to ja. O, krzykaczka przyszła. Co tu się dzieje? Krzyczy, kolejna. Co, tu się dzieje masakra, jednym słowem. No widzę właśnie, że tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Naprawdę wiele na ekranie się dzieje i trudno ogarnąć czasami. Najlepsze też są mapy świąteczne, bo są to też mapy świąteczne i na przykład możemy sobie na biegunie biegać po u świętego Mikołaja, po tak, jeżeli wam się gra spodoba, to jeszcze namówimy Jokera i we trójkę będziemy. Po fabryce można biegać i tam taka fajna świąteczna muzyka leci. Na przykład Cicha Noc. Nie, ten śpiewa, czemu tak się coś zdał? Koleś na mnie zwymiotował, szlak. No właśnie, także rzygają na nas. Dlatego trzeba odstrzeliwać... Czyli standard na impreza. No tak. Jakby nie patrzeć, to ta impreza była dość zacna. Tak. Dużo ludzi, prawie jak Projekt X. Projekt X. Tyle ich tu przylazło. A kto ich tu sprosił? Sami przyszli. No, a myślisz, że tam jak było? Się wycofuje, bo niewidzialne dziwki mnie ganiają. Do mnie gdzie choinka dostała. Wow. Dobra, niedobrze, sprzedałem dziewiątki? Nie można sprzedać dziewiątek. Podwójną może możesz. A, niewidzialna. I gruba idzie. Ktoś mnie oszukał. Podwójną można sprzedać, ale ogólnie zawsze musisz mieć dziewiątkę na wyposażeniu, bo... A ja musiałem sprzedać dziewiątkę, bo nie mam ani latarki, ani nic. No proszę, to nieładnie. To muszę kupić dziewiątkę, bo jestem tym strzelcem wyborowym. Dzisiaj sobie przeczytałem, że w ogóle muszę biegać z dziewiątką i łuby odstrzeliwać. Dopiero ty teraz to przeczytałeś? Tak, bo to ja jestem taki bonus do tego. Niestety. Jak jesteś strzelcem. Co? Masz bonus do tego. Wiem, tam do sklepie mi rabaty mam. Dopiero w sklepie ci pokazało. W sklepie rabaty mam na przykład, albo jakieś zadanie damage'u większe, coś w ten deski. Co kupić? Gdzie ten sklep jest? A porek, maczeta. Koleś z tego. Strzelba to jest? Jak to się nazywa? Strzelba. Nie, na razie naprawiamy. No coś mnie oszukało, ewidentnie, bo dziewiątki mam na swoim wyposażeniu, no. Tak, może amunicję starczyć. W każdym razie ja jeszcze nic nie kupiłem, dalej biegam z Magnumem, a w następnej grze coś kupię, bo będę miał chyba wystarczająco kasy. O, jestem trzeci, nie jest tak źle. I Rabita zaraz dogonię, tylko trzech mi zostało. Aha, wiesz jak mam fajnie? W ogóle przy numeracji. Ej. Dziewiątek, a dziewiątki mam dopiero w momencie, kiedy dobra, sobie zapalę latarkę. Okej. Okay. Ej, zaspawali kibel? No dobre. To im się udało. Po prostu super to była akcja. I teraz z jednej strony, jak drzwi wywalą, to będziemy mieli przerobane. Zanim te wywalą drzwi, to wiesz, ile czasu minie. Dobra, to tutaj się bronimy. O, tutaj chyba też nie, to jest handlarz. Naprawdę z jednej strony idziemy. Może byś przesrany jednym słowem. Widzę. Dobra. Tutaj na flagi lecę, jednym słowem. Chwilę, bo ja muszę tutaj coś wyciągnąć z portfela. Jak zwykle, tu kasa się dla niego liczy. Money. Ej, ojo, dobra, jestem. Gdzieś ty był? Musiałem z portfela wyciągnąć parę rzeczy. Ej, posuń grubsko. I pooddawać. O, w pizdę. To mamy przesłany. O, matko, podział. Dzieje. Mamy jednym słowem przesrane. Mówiłem, ja idę do kibla, tutaj jest czysto. Jeszcze tych drzwi nie wywalili, albo nie próbują wywalić. No zawsze można je zaspawać, nie? Bez problemu.
Słyszę jak tłuką te drzwi chyba, albo... To spawa. Bo mi się wydaje. Grawa. Nie, to jest 100%, a tam jest ile? Zaraz zobaczmy. 100%, dobra. To ty... Pomysł na razie wypali. O, już ktoś padł. A właśnie widzę, bo tutaj jak na razie te drzwi nikt nie tłucze. O, idzie. Ale za to idzie... Co to idzie? No dobra, 6 gości jest, nikt tego nie zabije? No, podjarał się trochę. Dobra, jeszcze jeden granatami rzuca, jak ma. Ja muszę sobie Desertik wykupić. Okej. Aż dostałem osiągnięcie. Gdzie z butami? Pewnie. Chyba z butami. Gdzie z butami schodzić, ale już widzę Afgana. Ja zrozumiałem z butami, mówię, no gra. Ale mam amunicję do tego buta. No to używaj. Ślepo. Dobra, mnie jakiś koleś bije. Ale krzyczy. Zamknij ryja. Tu jest niby 10 fal, tak naprawdę jest 11. Tak, ta gra oszukuje, na każdym kroku ta gra nas oszukuje. W 11 fali po prostu przychodzi imba koleś, którego naprawdę ciężko rozpiszyć. W tym momencie tam musimy działać grupowo, bo samemu się tego nie da zrobić. No nie. O, godzin. Sobie stanę pod sklepem. Sklepem. No, nie, sklep teraz jest... 30. O, skończyła mi się właśnie amunicja. Zaraz będę znowu. A, fajerwerek, palę się. Też się jaram. Jaram się tym. Znaczy tak... Kurde, co tu się dzieje? W ogóle nie ogarnię powoli. Tak teoretycznie to ten koleś jest z bazuką, ale... Wow, żygał mnie. No to gdzie się pchasz bez amunicji? Mam amunicję. No to mówisz, że nie masz. No bo nie mam do tego, do Magnuma. 7 zostało, idę do przodu. A, dobra, wracam. Przepuśćcie mnie. Dobra, jeszcze jeden. Gdzieś się schował, gdzie jesteś, Kutasie? Idzie. Jak to go wyzywasz? A nie, bo to skrót. Może on też ma emocje, co? Może ma. Może czuje się teraz urażony. A może ma na imię Janusz? A może się teraz podpalił i przewrócił? A może jest baciarą? Co to znaczy baciara? Używacie to Jokera, ja za bardzo nie rozumiem, o co chodzi. Ja też nie wiem. Can you give us some money? Nie dam ci kasy, pierwszy pan. No właśnie. Można dawać pieniądze, ja mam tylko 600 dolców. No ja mam 1200, ale chcę sobie coś ciekawszego kupić i pokazać tutaj inne bronie oprócz Magnuma. Czy tak naprawdę moja postać powinna się tego typu ty masz strzelca wyborowego. Tak. Tak, no to ty powinieneś sobie takie jak ja. Strzelby i inne dziwne rzeczy. Shotgun. Wow. Shotgun. Ładny ten shotgun. Shotgun! Za 1250. Ale wtedy nie ja będę miał amunicji. Dualsy. Może AK kupię? Maczeta, toporek i łańcuchowa wytacz ognia. Się nakupywałem. Podwójny desert. Gdzie jest wyrzutnia granatów? Ona jest fajna, ale nie ma kasy. Za ile kończy się handlarz? Dobra, kupuję AK. Już się skończył. A ja jeszcze kupuję. Cześć, dopiero, teraz mnie wywaliło. Kurcze, ale odwaliłem. Kurde, mam tylko 3 magazynki. Do nich szybko, biegniemy do nich. Cześć. A nie, oni są. Mam tylko 3 magazynki. Do AK. To ktoś się nakupywał, człowieku. No nie zdążyłem przecież, tak? O, idą. Dobra, trzeba przełączyć tryb. Na pojedyncze strzały. O, co mi tam się? Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale gramy na normalnym trybie trudności. Tak, i tak jest trudno. I tak jest... No ej, zostawili go tu. Koleś się pali i go gryzie. Co ja w ogóle tu robię? Co tu się dzieje? Nie wiem, co się dzieje, ale coś rozpieprzyłem. Znowu wybrali jakąś chusteczkową lokację, że człowiek nie wie czemu za bardzo... chusteczkową? Co to znaczy? To jest inne określenie na chujową. O Jezu, o Boże, co się dzieje? What the... Coś mnie uderzyło w głowę. No właśnie. W sensie, że coś przyleciało. Ja próbuję tutaj wycelować, ale jak widać, mi nie wychodzi za bardzo. Ja miałem 11 magazynków, zostały mi 4. A ja miałem 3 i został mi 1. A tu jeszcze 80. Rzucam granaty, palę to. Koleśowi się dupa pali, ty. Dobre. Ale dostałem. O, już mi się skoczyła amunicja. Tyle mi widzieli. Kurde, będę z nożem zaralatał. Tak to jest. Ostatnio biegałeś ściekierą jak ten. Ale wziąłem sobie berserkera. Co innego. No, u nas wszedł sobie ten. Rzeźnik.
Jestem z tobą. Właśnie cię biję. Ała, boli. Jak to boli? A. Jeszcze przyszła ta. Przypaczka? Zamknąć się. Zamknij ryja. Nie chcę nic mówić, ale ja już przestałem cokolwiek widzieć. Czuję, że to może być koniec naszej zabawy. Uciekamy stamtąd, bo nie ma sensu. Nie ma już szans tak naprawdę przeżyć. Teraz zostało trochę zmienione, bo ała, każdy z graczy mógł się sam leczyć. Teraz nie ma tak. Dobrze? A, żyga gruba. Jak ktoś jest już ranny, to może go uleczyć tylko kolega z drużyny. Mi już się wszystko skończyło i mam teraz... Żygam. No nie, jeszcze te dwóch ich, no. Ło. Czy ich matka po prostu... Daliśmy radę, patrzcie. Bosko. Tak, tylko że mi koleś jeszcze bije. Zara go wezmę. Już nie żyje. Ty nie żyjesz? Tak, nie żyję, zginąłem na sam koniec. Ja. Ale teraz się odrodziłeś, czy nie? Tak, odrodziłem się teraz, tylko nie mam wszystkie broni, co miałem, poszło się, że tak powiem... No to idź tam, w tamto miejsce i je zabierz, te swoje, co pierdzielić. Bo one wypadły przecież. Wypadnie tylko to, co miałem w rękach. Mówisz? Mhm. Uuuuj, peszek. No nic, mam tylko 100% życia i... co? Desert Eagle i podwójną dziewiątkę, także jestem do zamordowania pierwszy z was. Dobra, amunicja. Koleś sobie... Da, podwójną, po jednej, co by było śmieszniej. I koleś ma miotacz ognia. Dobra, może jeszcze amunicję sobie dopuścić. Oni mają miotacz ognia, ja biegam z czymś takim. Co to ma być? Potrzebuję wsparcie, przydam się trochę kasy. Na amunicję ktoś mi da? Ja mam 100 dolarów. Daj mi trochę, 50 mi wystarczy. Dzięki. Koleś nie dolarów, tylko funtów. Ojej, funtów, dolarów, no, złotych. 40 było mi potrzeba, dobrze. Gitara. Szybciej! Jestem uzbrojony. Moja. Chujet. Masz, gdzie ty jesteś? No dobra, zostaw te pieniądze, teraz musimy się bronić, a nie będziemy pieniądze. No jak? O, w mordę, idę stąd, do widzenia, wybierzcie go. Ja nie będę się z nim. Wow. Ktoś nas krzyczy. Dobra, jesteśmy do zamordowania, czuję. Też tak myślę. Czuję... Ile on ma życia właśnie? Jeden cios i padłem, kurde. A, mnie gryzą, gonią. Jak widzicie, tutaj kooperacja jest naprawdę potrzebna. Zdechłem. Widzę, tutaj Tiki też zdycha. On w ogóle zobaczmy, nie wie, co robić. Tiki. I Murarski. Jaki Murarski? Murasaki. Murasaki! Dobra, tylko chyba jeden został. Nie, Murasaki też. Murasaki. W ogóle można w DLC te postacie wykupić? Chyba tak. Strasznie dużo tego DLC wydają. No wiesz, muszę na czymś zarobić. Gra tania. Ale DLC już nie za bardzo. No DLC nie, jak za jedną postać płacimy tyle samo, ile za jedną, za całą grę, to... To podziękuję, postoję, tak? Aha. Ja ten, widzę falę. No, fala została? Nie. Została ich trójka. Możemy komentować, jak e-sportowcy, tylko że nie znam się na e-sportach. Ja się nie znam za bardzo, też na Killing Floorze, więc... Nie. Możesz komentować i powiedzieć, że zaraz ich zabiją. Tak, zaraz... I proszę państwa, zaatakował go. I zaraz fala nam tutaj padnie. Chociaż broni się zaciekle. Na Murasaki, o, Murasaki dostał rasa porządnie od gościa. Dostała. O, już zara padnie to, właśnie, Murasaki zdechła jednym słowem. Została fala. Tak, został tylko fala, czy została fala? Znaczy on ma pewnie jakiś porobany nick, którego nie jesteśmy w stanie przeczytać, dlatego mamy te fale i kwadraciki. Pewnie tak. To jest tylda tak to w ogóle. Dla nas to jest fala. Fala sobie zapierdala gdzieś po budynku. Powiem ci, że przed chwilą... O nie, już idą na niego. Idą na niego, ale chyba nie da rady, chłopak. No gdzie, z obrzynem? Nie, to jest dubeltówka tak zwana. O, już właśnie go żre to piłem jak chcę. A! Znaczy, on jeszcze z tymi postaciami pokroju właśnie tym z piłą, to jeszcze może sobie dać radę, ale sobie z tym to już raczej nie da. Dostał w plecy. Wow! No, jakie to smutne, ale jakież prawdziwe. Tak, no i niestety... Dwoma kropkami skomentował to Murasaki. Tak, i niestety nie daliśmy rady tej fali przejść. Ale dajcie znać w komentarzach, czy chcecie dalej oglądać nasze poczynania w tej grze. Dodamy jeszcze Jokera i we trójkę będzie nam pewnie raźniej. Joker będzie wszystkich disował i mówił, że są, jak on to mówi? Baciarami. Baciarami. Tak, że są baciarami. No dobra, to by było na tyle. My się będziemy z wami żegnać. Był z nami Afgan. Dziękuję za uwagę.
Tak, i był z wami Czesław. Siła! Nara! Zie! Myślę, że pewnie bym nie był miły. Serwer pełny, proszę pana. Jak ja mam do pana tak, dojść? Serwer pełny. Ja chcę z tobą pograć. Pikna. Ja chcę z tobą pograć, Afgan! Teraz pograć ja z tobą chcę właśnie no w tę grę. Sia la 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 la. Lo 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 lo.